Witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj oczywiście powracamy do świata brzyduli, ponieważ w ostatnich odcinkach działo się naprawdę bardzo dużo i myślę, że będziecie zadowoleni. Na początku tradycyjnie prosiłbym Was o zostawienie subskrypcji i kliknięcie dzwoneczka i również łapki w górę, żeby mój kanał mógł się dalej rozwijać. Mam dzisiaj również dla Was genialną promocję na AliExpress. Z 200 zł na 130 na smartwatcha. Jest on naprawdę bardzo elegancki, wodoodporny i ma takie rzeczy jak pomiar tętna czy monitor snu. Co więcej, jest wysyłany z Polski, więc nie ma problemu z gwarancją, a wysyłka trwa 3 dni. A teraz przejdźmy do odcinka 93, w którym naprawdę bardzo dużo się działo. Jest ogromne zamieszanie z nadchodzącymi wydarzeniami i tak naprawdę nikt nie jest do końca przekonany, co za chwilę się stanie. Ta niepewność bardzo mocno odbija się na naszych głównych bohaterach. Widać po nich, że są zdenerwowani i biegają z kąta do kąta. Tą tezę można świetnie potwierdzić zachowaniem Uli, która w ostatniej chwili przypomina sobie, że zapomniała recepty dla Kuby. Okazuje się jednak, że nowy lekarz rodzinny nie może jej przyjąć. W tej sytuacji Ula zwraca się z prośbą o pomoc do tego, który jest gotów ją wesprzeć zawsze. Ania próbuje uświadomić Markowi, jak bardzo potrzebuje Uli w domu i w pracy. Przerywa im telefon od dzieci. Julka i Kuba chcą wiedzieć, czy ojciec zwolnił mamę do domu. Kiedy kończą rozmowę, w domu Dobrzańskich pojawia się Artur. Marek zaczyna podejrzewać najgorsze. W tym czasie Kuba kręci relację z przygotowań do wyjazdu. Uwaga Marka szczególnie przykuwa rekwizyt w ręku rywala. Wściekły Dobrzański nie potrafi skupić się na pracy. Jak widać, znów dochodzi do ogromnego nieporozumienia. Niestety Ula nie jest tego świadoma i tak naprawdę może się to skończyć bardzo źle dla ich związku. Natomiast Marek, no cóż, ten wszystkie informacje próbuje zdobyć okrężną drogą, zamiast wprost zapytać swoją partnerkę. Z jednej strony można go zrozumieć, w końcu bardzo ciężko jest mu zaufać Uli, ale z drugiej coś takiego jak wyjazd z drugą osobą razem z dziećmi ukryć jest niemożliwe, więc dlaczego nie zapyta jej wprost? Moim zdaniem dlatego, że boi się odpowiedzi. Ania szybko orientuje się, że z Markiem dziś się nie dogada. Mężczyzna błądzi w myślach. W tej sytuacji kobieta postanawia porozmawiać o wygranym przetargu z Pauliną. Nowa prezesowa traktuje ją z góry, nie szczędząc przytyków. Traktuje ją jako osobę, która wepchnęła się na siłę do tej firmy i długo się w niej nie utrzyma. Ale myślę, że Paulina to bardzo silna osobowość, która jest w stanie uratować tą firmę. I jeszcze pokażę Paulinie, gdzie raki zimują. Daniel żali się Markowi na Angelikę. Tymczasem on nie może oderwać się od telefonu. Śledzi relację syna. Również Adamowi nie udaje się ustalić, czy przyjaciel pojawił się na radzie kryzysowej Febo. Wieczorem Alex zwołuje spotkanie działu księgowości, na które nie zaprasza Marka. Ku zdziwieniu wszystkich dopinguje ich i obdarza wotum zaufania. Adam jest mocno podejrzliwy, nie wierzy w nagłą zmianę byłego szefa. Bożenka ma więcej wiary w Febo. Zdaje się, że Febo po prostu nie wierzy w Bożenkę i Adama i myśli, że ta dwójka pociągnie tą firmę w dół. Dlatego zapewne z pełnią szczęścia oddaje im władzę i kierowanie finansami. No cóż, zachowanie tej dwójki czasami jest irracjonalne i można by powiedzieć, że faktycznie mogą zaszkodzić tej firmie. Ale jeśli poznać ich bliżej, to można zobaczyć, że finanse to naprawdę ich pasja. I potrafią poprowadzić swoje karty tak, żeby wygrać mecz, nawet jeśli są one bardzo słabe. Spóźniony Marek wraca do domu. Na miejscu czeka na niego wiadomość. Nigdy więcej nie zobaczy już swoich dzieci. Co okazało się małym żarcikiem. Na koniec widzimy scenę, kiedy Ula wyżywa się na Marku poduszką. Ewidentnie właśnie tego potrzebowała, żeby się wyżyć i móc ogarnąć swoje emocje. Natomiast czego tutaj brakuje, to rozmowy pomiędzy Ulą i Markiem o wyprawie i co będzie się na niej działo. Ale myślę, że jest szansa, że pojawi się to w kolejnym odcinku, także nie będę przedłużał i przejdźmy do niego.
Odcinek 94. Zaczynamy od oczywiście wyjazdu Uli. Wszystko jest już gotowe. Dzieci spakowane, ona również. Przyjeżdża do niej więc rodzina, żeby zakończyć ten etap. Mamy tutaj niesamowicie wzruszającą scenę, kiedy to żegnają się Ula i Marek. Na początku tylko na siebie patrzą, jednak po pewnej chwili Ula podbiega do Marka i obejmuje go. To naprawdę daje bardzo do myślenia Markowi, który po powrocie do domu siada i rozmyśla o swoich dzieciach, jak również o Uli. Marek wraca do firmy, a po drodze rozmawia z Sebastianem. Ten nie ma niestety dla niego najlepszych informacji. Pracownicy bardzo boją się o swoją pracę. Domagają się nowych umów, a jeśli ich nie dostaną, no cóż, może w firmie wywołać się mały bunt. Bożenka dostaje swoje pierwsze trudne zadanie. Ma porozmawiać z pracownikami i opowiedzieć im o tym, jak zakłada się własne działalności gospodarcze. Nie ma co ukrywać, jest to kluczowe zadanie, które może zaważyć o przetrwaniu firmy, ponieważ jeśli jej się to nie uda, to pracownicy mogą się po prostu zbuntować. Marek ma bardzo trudne zadanie. Okazuje się, że w FND czeka na niego minister. Czego jednak może on chcieć i co zaproponuje? Wiedząc, że to naprawdę bardzo trudna sytuacja, postanawia wysłać tam nieświadomą Paulinę. Nie jest jednak pewny, czy jego działanie jest słuszne. Rozmawia o tym z Sebastianem, któremu mówi, że to może się skończyć na dwa sposoby. Albo pozbędą się ministra, albo ich przetarg zostanie stracony i FND będzie w naprawdę poważnych tarapatach. Jak się okazuje, Paulina od samego wejścia oszałamia ministra. Ten jest uśmiechnięty, pełen wigoru i chętny do współpracy. Tymczasem w tle mamy jeszcze jedną, całkiem zabawną historię. Pani Dąbrowska przychodzi do swoich sąsiadów, ponieważ Bartek wyjechał na delegację i z powodu ostatniej kradzieży jest przerażona i nie chce spać w swoim domu. Jak widać, to wydarzenie bardzo mocno odbiło się na tej staruszce, a kłamstwo bardzo mocno się ciągnie. Cała historia wokół tej kradzieży jest coraz bardziej naciągana i myślę, że nastąpi w końcu taki moment, kiedy pani Dąbrowska dowie się, że to właśnie jej syn dokonał tej kradzieży. To zapewne popsuje relacje nie tylko z jej potomkiem, ale również z sąsiadami, którzy ukrywali przed nią tą tajemnicę. A tymczasem to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Nie zapomnijcie, że za niedługo pojawią się tutaj kolejne odcinki, więc zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę. Zajrzyjcie również na okazję AliExpress, ponieważ moim zdaniem jest ona naprawdę bardzo dobra. A ja się już z wami żegnam. Dzięki za obejrzenie do końca i do zobaczenia wkrótce.